Wow, siemano widzowie, jestem Jan Laktoza, zapraszam was na dzisiejszy film. Gram na tytunie jak na gitarze, jak na gitarze. Jak możecie zobaczyć po samej nazwie tego odcinka, to jest po prostu moje zdanie na temat tego, co się wydarzyło we Francji, co się stało z katedrą, więc posłuchajcie sobie. A i przed tym wszystkim chcę powiedzieć, że to jest moje zdanie i mam to, co wypowiedzie w komentarzach. No więc wczoraj w poniedziałek od godziny 18 zaczęła się palić katedra, która była przepiękna moim zdaniem. Bardzo mi się tam podobało, byłem w niej sam osobiście i udało się dzisiaj o godzinie 4 nad ranem ugasić ten pożar. No i niestety ta świątynia jest zmasakrowana. Jest zmasakrowana, trzeba przyznać. Oczywiście władze Francji podjęły już decyzję, żeby wyremontować to z powrotem, ale remont będzie trwał z 30 lat. Tak spokojnie, z 30-25. Masakra dla mnie. I no tyle. Bardzo mi smutno z tego powodu i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, którą teraz nie każdy musi posłuchać. Patrzcie, mamy rok 2019, 2018 był, 17 też i pełno tych no po prostu imigrantów, tak? I patrzcie, to jest katedra, kościół katolicki, a tam jest pełno muzułmanów, tak? Ja wiem, że tematy religijne nie powinienem poruszyć na tym kanale, ale po czym co zobaczyłem na Facebooku, że jest pożar tej katedry i komentarze, znaczy nie komentarze, reakcje ciapaków, bo takich po prostu nazwę, turkish kebabów, bez kitu, pod tym, pod zdjęciem, gdzie się pali katedra, reakcje typu haha, haha. Jakieś tam husiu, 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 husiu. Jakiś typ, no jak widzę takie coś, to po prostu tak myślę, czy ona się sama podpala, czy ktoś jej pomógł. Nie wypowiem się więcej na ten temat, po prostu wstydźcie się ludzie, ci, którzy dają takie reakcje, ha, ha, ha. Wiara to jest najgorszy temat do gadania, ja tyle mam wam do powiedzenia. Tam łapka w górę, subskrypcja, jak chcecie, no po prostu powiedziałem moje zdanie. To jest żenujące zachowanie, bardzo szkoda takiego zabytku, bo naprawdę, jak ktoś widział to od środka, to powiedz, to było piękne, nawet jak ktoś za bardzo w Boga nie wierzy. Ja pierdolę, za 30 lat może tam znowu będę.